Proszę państwa, tak jak mój partner Tomek Kamel powiedział, pomóżcie nam, drodzy państwo, aby akcja, o której chcemy opowiedzieć, się udała. Mówimy państwu o rzeczach wesołych i sympatycznych, ale czasem mówimy o rzeczach trudnych po to, żeby później mogło być wesoło i sympatycznie. Więc bardzo podkręcamy tempo w kwestii dopalaczy. Chcemy państwa uświadomić, na co zwracać uwagę. Dzisiaj się zaczyna, potrwa do poniedziałku i wierzymy, że na coś się państwu w tej kwestii przydamy. A nazywa się Stop Dopalaczom. Mefedron, efedron, salwinoryna A, zgodnie z popularną nazwą, dopalacze. Powodują znaczny wzrost tętna, szybszy oddech i zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym, a często także zaburzenia psychiczne. Do jesieni prawie 3,5 tysiąca osób zatruło się w Polsce dopalaczami, ale byli też tacy, którzy pod wpływem dopalaczy popełnili zbrodnie. 25-latek Paweł S., prawdopodobnie będąc właśnie pod wpływem dopalaczy, zabił swoją dziewczynę Dominikę. Cały był zakrwawiony, no nie, mówi, że prosi pomocy, bo tam jego dziewczyna w tym lesie tam została, no nie. Kluczyliśmy po tych śladach po lesie, no i znaleźliśmy tą dziewczynę. Była zakrwawiona, bardzo szybko się dowiedziałem, że miała też objawy zażycia jakichś środków. Być może dopalaczy, no nie wiadomo, co to było. Po dokonaniu zbrodni krzyczał, że szatan kazał mu to zrobić. Zarzut zabójstwa 6-letniej siostry prokuratura w Choszcznie postawiła 20-letniemu Adrianowi R. Zadał on dziewczynce kilkanaście ciosów nożem, bo jak twierdzi, myślał, że ma nadprzyrodzone moce, które mogą go zabić. Prawdopodobnie także przed dokonaniem zbrodni zażywał dopalacze. Akcja Stop Dopalaczom zaczyna się właśnie dzisiaj, potrwa do poniedziałku. Proszę o to nasi eksperci, z którymi porozmawiamy na ten temat. Jest to pan Marek Posobkiewicz z Główny Inspektor Sanitarny i jest pan Adam Nyk, psychoterapeuta. Zaczynamy od bazowych spraw, tak, tak, żeby uświadomić naszych widzów, którzy być może się z tym nie zetknęli, a dobrze było, żeby byli czujni, co to przede wszystkim jest. No i to cała gama środków i myślę, że tutaj czasu by brakło, żeby opowiadać w szczegółach, ale to co my widzimy w Monarze, w poradni tutaj, którą ja reprezentuję, gdzie takich osób przychodzi cała masa, to cała gama różnych zachowań. Tutaj nie można wyodrębnić jednego i tak jak tutaj pokazaliście w fragmencie, może to być działanie euforyczne, może być działanie, które odbiega całkowicie od normy, a może być działanie ukierunkowane na zrobienie krzywdy drugiej osobie, więc jak gdyby to jest niebezpieczne, jeśli chodzi o środki, że tą gamę możliwości mają aż tak ogromną. One działają na główny ośrodek. Centralny układ nerwowy. Centralny układ nerwowy i może się dziać z nami bardzo dużo różnych rzeczy, ale generalnie nasze zachowanie odbiega wtedy od normalnego zachowania, tak, do którego są przyzwyczajeni rodzice. No ludzie, którzy nas znają, tak? Mm-hmm. Do tego wszystkiego łatwość dostępu, niewielkie środki finansowe, które pochłaniają, to też, że tak powiem, warto zauważyć, bo może się nam wydawać, że to drogo kosztuje, tak? Że jest trudne do zdobycia. Tak niestety nie jest. No podobno handel się przeniósł do internetu. I tu no tak, nie, ma nie wiem jak doświadczenia sanepidu, natomiast jakby z informacji, które mamy od pacjentów, to jest główne źródło na dzień dzisiejszy zdobywania tego typu środków. One jak grzyby po deszczu lubią wyrastać w sytuacji, gdzie przecież i za poprzedniej ekipy rządzącej i teraz były próby wtedy szczególnie mocno podjęte, żeby ten biznes zlikwidować, cały czas się odradza. Jak to jest? Skąd to się bierze? No, zło niestety zawsze będzie szukało furtki, żeby wejść na nasze podwórko. Jak wspomnieliśmy na początku, nie mówimy tylko o radosnych rzeczach, dzisiaj o poważnych, ale smutne jest to, że często młodzi ludzie, szukając właśnie jakiejś rozrywki, wyluzowania, ułudnej radości, sięgają po te środki, a czasami tylko po jednorazowym zażyciu kończyło się to zgonem. A pominąwszy te przypadki tragiczne zgonu, to wiele osób na skutek brania tych środków trochę dłużej doprowadza do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, czyli nie jest to tylko stymulacja, chwilowe zaburzenia. No tak, jak rozmawialiśmy, oczywiście. Część komórek po prostu umiera. I nie ma już powrotu i tego się nie cofnie. Część z tych ludzi niestety zostanie, jeżeli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, inwalidami i nie będą już, nie są w stanie całkowicie wrócić do społeczeństwa, ale dzięki takim ośrodkom jak pana Adama jest szansa, żeby oni się rehabilitowali, żeby próbowali wrócić do normalnego świata. Panie inspektorze, my o tym mówimy dlatego, że zbliża się Sylwester, będzie karnawał, będzie mnóstwo okazji, żeby się dobrze
zabawić, prawda? My chcemy przestrzegać. Proszę powiedzieć, jak generalnie wygląda statystyka? Jakie są statystyki? Czy idzie ku dobremu, czy niestety nie? Bo jak przeglądaliśmy z Tomkiem, no to jest mniej śmierci, prawda? Jest mniej, ale nadal ona jest. I no więc... musimy pamiętać, co to jest zabawa. No, rosyjska ruletka zabawą nie jest. To jest igranie z ogniem. Biorąc jakiś preparat zamówiony czy w internecie, czy kupiony od dealera, zawsze trzeba liczyć się z tym, że nie wiadomo, jak zareagujemy. Że to nie będzie tylko uśmiech, zabawa. Może być tak, że część osób będzie miało tak zwany odjazd, ale inna osoba, biorąc tą samą dawkę, po prostu tego nie przeżyje. Na to się nakładają inne leki brane, inne używki, czyli pomieszanie tego z alkoholem. Sam jeszcze z praktyki lekarskiej pamiętam często w szpitalu, jak trafiali pacjenci po narkotykach i po alkoholu. Oni byli szczególnie pobudzeni, też wystraszeni czasami z dużą tachykardią, czyli przyspieszoną czynnością serca. Szukali pomocy, bo czuli, że mogą umrzeć. Ale no, nie można czekać na taką sytuację, nie można igrać, brać czegoś, co nie wiemy, co jest. To nie jest do spożycia. Co jest najatrakcyjniejszego w tych narkotykach? Dlaczego ludzi tak do tego przyciąga? Myślę, że takim głównym stymulantem jest ciekawość i myślę, że ona popycha wszystkich, bo to nie jest tak, że tylko młode osoby. Od czasu, kiedy myśmy się ostatnio tutaj widzieli w studiu, kilkanaście miesięcy temu, no chociażby u mnie w pracy zmieniło się to, że znowu spada wiek osób, które trafiają. Najmłodszy pacjent, pacjentka, z którą w chwili obecnej pracuje w poradni, to jest już 2004 rocznik. Boże, tak? Jedyny. Czyli zaczynamy... Ile? 2004 rocznik, tak? No. Czyli osoby, które próbują różnych rzeczy. Nie mówię, że są głęboko uzależnione, żeby była jasność, tak? Ale eksperymentują. Starsi koledzy podsuwają coś do spróbowania, tak? Pojawiają się takie środki jak marihuana, gdzie młodzież wychodzi z założenia, że one są całkowicie bezpieczne. W przypadku tak młodych osób w ogóle o czymś takim nie ma mowy. Eksperymentowani też patrzenie, co robią starsi koledzy, tak? Oni się bawią, w cudzysłowie, no to mi się taka zabawa może udać. A tak jak pan inspektor powiedział, dla jednego zabawa się uda, dla 10 się nie uda i skończy się tragicznie. Poza tym, no, jaki może być skutek brania tego typu substancji w tak młodym wieku, no to no, nie trzeba być, myślę, lekarzem, żeby się domyśleć, jak mogą być tragiczne. No słuchajcie, kochani, dzisiaj zaczynamy tę akcję Stop Dopalaczom. Oglądają nas na pewno rodzice. Jaki pierwszy krok? Od czego zaczynamy, a może żeby jeśli, im pomóc? No, to, ale jeszcze, jeśli pozwolisz, zanim o pomocy. Ustalmy, na co brat, siostra, ojciec, matka mają zwrócić uwagę, kiedy w domu pojawiają się dopalacze. Jakie są te charakterystyczne zachowania? Pierwsza sprawa. Nie różnicowałbym w żaden sposób środków zwanych dopalaczami od innych środków zmieniających świadomość, żeby była jasność. Poza tym też, no nie wiem, czy tu do mediów mieć pretensje, czy do świata w ogóle. Słowo dopalacze moim zdaniem troszkę zmiękcza poczucie ich siły. Ja bym je nazwał narkotykami nowej generacji tak naprawdę. Tak. Bo przez dopalacz możemy rozumieć, nie wiem, paliwo rakietowe, które powoduje, że mamy szybszy ciąg. Słowo powoduje mniejsze straty. Tak, mniejsze straty. Narkotyk to jednak narkotyk. Ja bym powiedział, że są narkotyki wyjątkowo mizernej, byle jakiej jakości. Jakości to jest raz. Tak. Dwa, bardzo, i to już pan inspektor tutaj powiedział, bardzo drapieżne dla organizmu. Stare narkotyki konwencjonalne można było przewidzieć szacunkowo, jeśli chodzi o zachowanie osoby, która przyjmie. W przypadku tych środków nie możemy tego zrobić, tak? Bo te zachowania gamę mają ogromną. Do tego wszystkiego, tak jak mówiłem, są dostępne. Jest cała masa, i tutaj też trafnie wpadła odpowiedź, ludzi, którzy chcą na tym zarobić i będą to robić. Z tą nazwą na początku weszli producenci. Jeszcze jak nie było to prawnie zabronione, no, znaleźli taką atrakcyjną nazwę, furtkę, dopalacze, coś, co działa jak amfetamina, jak inne narkotyki, a jest legalne. I na tym jechali. My też, jak Adam wspomniał, staraliśmy się walczyć z tą nazwą, bo nazwa jest głupia, bo to nie jest dopalacz, to jest narkotyk. Ale po tych kilku latach, kiedy już całe społeczeństwo wie, do czego jest przypięta ta nazwa, już też z samą tą nazwą nie walczymy, bo ważniejsze jest to, żeby walczyć z tym zjawiskiem, czyli żeby przebić się do świadomości młodych ludzi. To, co pan Tomek zapytał, na co zwrócić uwagę, to jeżeli na coś zwrócimy uwagę, to już jest trochę późno. Wcześniej rodzina powinna pracować nad tym, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Jeżeli rodzina... Zawsze o tym mówimy, że trzeba gadać ze sobą. Rodzina cały jest czas ze sobą, być w kontakcie, tak. To i jeżeli rodzic, który się nie interesuje dzieckiem, bo żyje swoim życiem, dziecko swoim, to on nawet nie zauważy tego, jak już zauważy, może być dużo za późno. No ale to, co powiedzieliśmy,
też, panie Adamie, na początku. Mm-hmm. Zachowanie po tych substancjach odbiega od normalnego i to jest na pewno znaczy, pierwszy myślę, że to sygnał. To jest taki sygnał, tak? Tak, jest. Na pewno nie taki, gdzie możemy zacząć rozmowę, bo jeśli ktoś w wieku 18 lat zaczyna rozmawiać z dzieckiem, tak? Nagle siadaj do stołu i rozmawiajmy. To jest no, o to życiu, padło. O poważnych jest trochę za późno. Sprawach. Ale tak. Panowie, mi chodzi o konkret. Mi chodzi o to, że czasami dziecko bardzo spokojne nagle zaczyna być bardzo ruchliwe. I to jest czasami ta informacja, o którą trochę pytacie. Tak. Że w momencie, kiedy znamy gamę zachowań naszego dziecka, a trochę jako rodzice chyba mamy obowiązek, tak? Wiedzieć, jak się nasze dziecko w różnych sytuacjach zachowuje. Wzrost agresji. I nagle jest inaczej. To znaczy, że powinniśmy się pochylić na tym, zastanowić, co się dzieje w życiu dziecka. Bo nie mówię, że to muszą być narkotyki od razu, tak? Ale co się dzieje w emocjach dziecka, czy fizycznie, czy psychicznie, że dziecko się inaczej zachowuje. I może to nam otworzyć furtkę, że dziecko zaczęło czegoś próbować, albo spróbowało czegoś. Może porozmawiajmy na ten temat, tak? Żeby się dowiedzieć. Oczywiście, proszę panów. Oczywiście to się nakłada też na wiek dojrzewania dzieci, gdzie często to zachowanie i tak się zmienia. Dlatego trzeba być wyjątkowo czujnym. Boże, chroń rodziców i dzieci w wieku dojrzewania, to że tak powiem. Bardzo rodzicem. Trudne zadanie. Tak, ja uważam, że każdy rodzic jest święty. Panie Adamie, obiecał pan dyżurować, tak, prawda? Przy telefonie Adam Nyk, psychoterapeuta. Państwo mogą dzwonić do pana Adama. A my jutro kontynuujemy ten cykl Stop dopalaczom. Proszę być z nami w pytaniu na śniadanie. Kolejna porcja informacji uświadamiających. Tak. Nawet jest. Jeżeli to jest trudny temat, to warto go poruszyć później. Będzie dzięki temu dużo lepiej. Tak jest. Dziękujemy pięknie panom za dzisiaj. Panie Adamie, dziękuję. Telefon, a państwa zabieramy do Wrocławia.